skąd się to bierze, że ty sama o sobie potrafisz mówić, a to nie jest ani nośny, ani lotny, ani fajny, ani przyjemny temat, że masz depresyjną naturę, że codziennie masz doła. Tak mówisz czasami w wywiadach. Ja przeczytałem wszystkie możliwe wywiady z tobą. Nie było ich dużo. Nie było ich dużo, tak. Najbardziej mi się podobał ten w Głosie Mleczarza. To jest niesamowite, że wy czasami udzielacie wywiadu. Yes. Tak, Głos Mleczarza i Kwartalnik Fuga. Ty nie kontrolujesz wywiadów, których udzielasz? Ja ci powiem tak, na przykład na takiej konferencji naszej stacji matki jest mnóstwo dziennikarzy i każdy się o coś pyta i każdemu trzeba jakby odpowiedzieć na pytanie, no bo po to się tam idzie jakby, tak? Mhm. Ja nie mam pojęcia, gdzie trafiają. Ale to było w Kwartalniku Fuga, dziewczyno. Ale ja nie mam pojęcia, gdzie to później trafia, wiesz, to ja nie dostaję autoryzacji, więc tak naprawdę ja mogłam tym ludziom nic nie mówić, a to się no okazuje. No poszło. Ale ty poważnie mówisz? Naprawdę, mówię poważnie. Najbardziej mi się podobał twój wywiad. Ładne było zdjęcie, szczególnie w tej kulturze pogrzebu. Kwartalnik Kultura Pogrzebu. Słuchaj, a codziennie masz doła. Tak mówisz. Nie jadam owocowych jogurtów, bo jak idę do sklepu, nie potrafię wybrać smaku. No. To jest niesamowite. Wyobrażam sobie, tak stoisz przed tą ladą. I patrzę i mówię... Jeszcze raz, zagrajmy to, no. Podchodzę do lady i mówię... Ale tego dużo. Co ja mam wybrać? Więc biorę naturalny. I tak się kładziesz w kłębku na ziemię, mówisz, nie dam rady, nie dam rady. Idziesz, patrzysz masło, 0,2, 0,4, 0,6. Mówię, życie jest ciężkie, umrę. No przecież to jest chore. Ale skąd ty to masz? Ja jestem chora, czy to nie, jest to w ogóle. A jak na przykład idziesz na postu i stoją taksówki i musisz wsiąść. Dzwonię zawsze do jednej korporacji. Ale facet stoi, nie musisz do niego dzwonić, on stoi. Ale nie wiem, którą mam wybrać, więc wolę zadzwonić. Po tą jedną konkretną. Aha. Znaczy, przeraża mnie ilość rzeczy, do których mamy dostęp. Ja się po prostu w tym gubię i myślę, że ma dużo ludzi tak.